Oczywiście nie każda sala jest dostępna dla wszystkich zwiedzających. No więc tutaj jest pewien problem, dlatego że my jako zarząd udostępniamy zwiedzającym to, co jest w gestii zarządu pałacu, bo wszystkie instytucje są tylko na zasadzie lokatorów u nas i płacą nam czynsz. Natomiast ci właśnie użytkownicy mogą udostępnić swoje pomieszczenia, ale raczej tego nie robią, bo zakłócałoby to im tok pracy. Jeżeli chodzi o Muzeum Techniki, to wiadomo, że to jest tam placówka muzealna i można wejść. Jeżeli chodzi o Pałac Młodzieży, tam są zajęcia, ale tam byłoby dużo do zwiedzania, dlatego że jest ogród zimowy, jest przepiękny basen, na który się odbywają zawody międzynarodowe i krajowe. I również służy do treningu naszej kadry sportowej. Także tutaj można by było zwiedzić i obejrzeć, czy chociażby pracownię, ale to są miejsca nie...